Cześć. Mamy tutaj zimę, a widać jak jest. I tutaj na bzie nam wyrosło uchodzowe. Tutaj widzicie? Ucho bzowe jest grzybkiem, który rośnie przez cały rok, jak jest mokro. Można go znaleźć na wiosnę, w lecie, na jesień, w zimie. Cały rok rośnie. Jest to grzybek jadalny i mi bardzo smakował. Ucho bzowe rośnie na wszystkich liściastych drzewach. Można go pomylić z galaretkiem, no teraz dokładnie wiem, jak się dokładnie nazywa, ale galaretki, który jest bardzo podobny do ucha bzowego, ale rośnie tylko na brzozie. A czym się różni? Różni się tym, tutaj jedno ucho wziąłem, że ten galaretek rośnie tylko na brzozie i tutaj z dołu ma taki jednolity kolor i z góry, i z dołu. A ucho bzowe ma tu taki jaśniejszy kolor z dołu, a z góry ma taki ciemniejszy. A ucho bzowe się nazywa dlatego ucho bzowe, popatrzcie się. Tak jakby ucho. Jest bardzo podobne do ucha. No to nic. Idę zbierać. Cześć, pa.